ludzkich serc, aby nic nie zginęło, bo po to Bóg przyszedł. A więc Paweł dlatego powiedział, wolałbym pójść do nieba, być z Chrystusem, ale ze względu na was to rzecz potrzebniejsza, pozostanę przy życiu, abyście robili postępy i radowali się w wierze. Dlatego, że my wiemy, że Boga tak naprawdę najbardziej rozwesela każdy nowonarodzony człowiek. Jeżeli chcesz sprawić Bogu przyjemność, bo mówisz, że kochasz Jezusa, to każdy nawrócony człowiek, słuchajcie, to jest radość Bogu. Wiecie, czasami ty jedziesz do kościoła i widzisz takie sytuacje, 5% ludzi się urodziło w fizyczny sposób w kościele, 5% ludzi się nawróciło przez usługiwanie, a 90% przyszło z innego kościoła. Z powodu różnych sytuacji. Moi bracia, to nie tak ma być. To nie tak ma być, że mają być skaczące zające. Więc jest pastor i 5 służb, które budują, moi drodzy, on jest jedną z tych służb, on są architektem, takie plany jakby robią. Jak ma być zbudowany ten budynek, słuchajcie, i wyposażają słowo katotyzmo z greckiego, a więc to umożliwia wypełnienie służby, słuchajcie, w życiu tych ludzi, bo oni ich przygotowują. Co to znaczy inaczej? Dosłownym tego znaczenia. Pomagają tym ludziom zaistnieć w służbie. Więc w związku z tym, kiedy patrzysz, przyjeżdżasz do takiego kościoła i widzisz, że jeden robi to, drugi tamto, a nie, że pastor robi wszystko, jako tradycja 500 lat, słuchajcie, tak nazywam to relikwie święte, ale widzisz tą pracę zespołową, to mówisz, to już jest górą dziewczyny, to jest ludzie apostolskie, słuchajcie. I widzisz, że to nie jest, słuchajcie, kościół, który polega na podawaniu szybkich dań, bo kucharzem łatwo można być, słuchajcie, pastorze daj to, pastorze zrób to, pastorze pomóc się, tak? Tylko ty jesteś wyćwiczony, żebyś ty się modlił za brata, amen? Żeby ty coś z siebie dał bratu, amen? Żebyś ty się modlił objawione słowo o tą sytuację, o problem, amen? Wtedy pastor jest obraczany. To jest właśnie to, czego Bóg od nas oczekuje. Wy dajcie im jeść. Powtórzymy. Panie Jezu. Ja jestem zdecydowany być tym, który daje pokarm, żywe słowo, żywego Boga. Poślij mnie, Panie, abym ja rozdzielał Twój chleb, żywy chleb, Panie, dla ginącego świata. Daj mi tę łaskę, abym mógł poznać Twoją wielkość, kiedy Ty będziesz się poruszać, kiedy Ty mnie posyłasz w imieniu Jezusa Chrystusa. Drugie słowo, tu jest użyte słowo mend, to znaczy naprawiać sieci, tak jak Jan. To są służby, które powodują to, że naprawiają rzeczy, które nie są właściwie zrobione. Amen. Poprawiają cię. I ty, jeżeli chcesz być posłany, to musisz być podatny do nauczania, słuchajcie, skory do słuchania. A więc bardzo ważną rzeczą jest kłaść fundament i potem ten apostoł patrzy, czy upewnia się, czy pastor upewnia się, czy to wszystko, przepraszam, budowane jest na apostolskim fundamencie. Czasami pastor jest po prostu apostołem. A więc, moi drodzy, jesteśmy w miejscu treningowym i ja mam świadomość, że jestem do tego przez Boga stworzony, aby wypełnić Bożą misję, którą Jezus rozpoczął 2000 lat temu, ale ona się jeszcze nie zakończyła. Dzieło odkupieńcze, moi drodzy, już zaistniało we wspaniały sposób, chwale, amen. Pan Jezus jest po prawicy Ojca, ale powiedział, teraz mój Kościół, moja oblubienica, po którą przyjdę, będzie kończyć to, co ja rozpocząłem. I to jest, moi drodzy, nic innego, jak kontynuacja misji samego Pana Jezusa. I ta misja, która została rozpoczęta w czasie narodzenia nowego kościoła 50-letniego, pięćdziesiątnica, a wy jesteście kościołem pięćdziesiątnicy, amen, ta misja jest po prostu kontynuowana. W związku z tym do końca ona się jeszcze nie wypełniła. I teraz Kościół Jezusa Chrystusa jest odpowiedzialny, aby do końca tą misję wypełnić. I kiedy Jezus powiedział, idźcie na cały świat, mówi dzisiaj do was kolejny raz to samo słowo. Kiedy pójdziecie, bądźcie światłem dla tej ciemności. A więc, jeżeli teraz jest w tobie ten sposób myślenia, to ty zdecydowanie pójdziesz za tym, co powiedział Pan Jezus i będziesz
związany z tym, aby karmić Bożym Słowem ginący świat. Jezus głosił Ewangelię, dlatego że miał współczujące serce. Użalał się nad tym ludziom, że nie mieli pasterza, słuchajcie, że nie mieli celu w życiu, że nie mieli gdzie iść, słuchajcie. On był zraniony i zranieniami, widział ich trudy, słuchajcie. I w związku z tym, to co poruszało jego serce, on za to szedł i wolę Ojca wykonywał. Bóg chce odnowić siłę Twoją, słuchaj, do tego, żebyś się wzniósł w tym wszystkim jak orzeł. Ponad wszelkimi przeciwnościami, które w Twoim życiu są. Moi drodzy, On obiecał, że On tą siłę odnowi jak orzeł. I wobec tego, jak orzeł odnawia swoją siłę, idzie na pustynię i wszystko w nim zaczyna, słuchajcie, umierać. Odpada dziób, odpadają mu pióra, oczy ślepną, sępy krążą wokół niego i w ogóle nie jest w stanie latać. Nie jest w stanie chodzić, nie ma żadnej siły. Nie jest w stanie jeść, bo nie ma dzioba, nie może widzieć. Jedyną rzeczą to jest to, że patrzy w kierunku, właściwie patrzy. Jest w kierunku skierowany słońcem. I zostaje tam przez 40 dni. Popatrzcie, analogia, Jezus, pustynia, 40 dni. I nagle zaczyna mu dziób podrastać, wyrasta siła, przechodzi się coraz mocniejszy, zaczyna jeść i może lecieć coraz wyżej. Bo ci, którzy ufają Panu, wzbijają się w górę na skrzydłach, jak orły. Amen. Bóg wiele rzeczy nawet może wykorzystać, słuchajcie, to, co są złe w Twoim życiu, na dobro. Pamiętamy tą sytuację z Józefem. Stało się to ze względu na to, że chciał pomóc Bóg jego braciom, ojcu, jego narodowi. Amen. Więc czasami pewne rzeczy, że Bóg cię wypycha z danego miejsca, bo miejsce jest dla ciebie niewygodne, niedobre, jest ci źle, to jest to, że dlatego, że Bóg chce ciebie posłać do następnego miejsca. Powód, dlaczego John Wesley miał powód sukcesu, dlatego, że jego żona w czasie kazań wołała ciągle całe lata, co trzymało go na kolana, nie słuchajcie go, nie słuchajcie. I on był pokorny przed Bogiem, żeby mieć siły dalej do realizowania Bożego planu. A kiedy ja patrzę na Dzieje Apostolskie, 10 rozdział, 5-6 werset, kiedy Korneliusz ma widzenie i modlitwy jałmużny jako ofiara dotarły przed moje oblicze i mówi, poślij mężów do Jopy, sprowadź Szymona niejakiego, który nazywają Piotrem, który wprowadza, bywa w gościnie i modlić tam się z niejakiego Szymona, grabarza, który ma dom. Jaki śmierdzący dom, tam były ryby, słuchajcie. To były rowione ryby, przetwarzane, one tam były w pojemnikach i on tam w tym wszystkim bardzo niewygodnym miejscu siedział, słuchajcie. I co? Na co on tam siedział, czekał? Czekał na Pana, na to, kiedy go Pan, słuchajcie, pośle, tak? I potem nagle to płótno schodzące, słuchajcie, Bóg mówi, jest, on mówi nagle, przenigdy, słuchajcie, takie rzeczy nie będę jadł. I te wszystkie rzeczy nagle, to był okres przygotowania, niewygody. Kiedy Bóg ciebie trenuje w tym miejscu, to jest dla ciebie czasami strasznie bolesne. Nie chce twoje ciało, nie chce tego przyjmować, twoja dusza nie chce tego przyjmować. Coś w tobie jest wielokrotnie rebelia. Ale Bóg ciebie przygotowuje, żeby ciebie posłać. Wyprowadza ciebie. I Kościół, moi drodzy, chwała Bogu dzisiaj, to jest uniwersytet i teatr, moi drodzy. Uniwersytet, który edukuje po to, aby ta edukacja jeszcze raz została w waszym kościele i innym wykorzystana. Otwórzmy sobie na koniec Izajasza 6 rozdział. Nie mogę poprosić jeszcze grupę objawiającą? Izajasz ma wizję. Widział Pana siedzącego na tronie, pierwszy werset, wysokim, wyniosłym, a kraj jego szaty wypełniał świątynię. I wszystko świątyni wołało, jeden do drugiego, święty, święty jest Pan zstępów, pełna jest ziemia jego chwały. Potem jest napisane, że jest powiedziane, że zginąłem, bo jestem człowiekiem nieczystych warg. On zobaczył to chwale Bożej, swoją nieczystość i mieszkam pośród nieczystych warg. Już moje oczy widziały Króla Pana Zastępów i przyleciał do mnie jeden z serafów, mając w ręku rozrzeżony węgielek, który szczypcami wziął z ołtarza i dotknął moich ust. Moi drodzy, musiało przyjść oczyszczenie. Musiało